24 czerwca około godziny 8 rano w dzierżeniowie na ulicy Pocztowej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwej kobiety w wieku 41 lat, która kierując samochodem osobowym marki Volkswagen Passat nie zachowała bezpiecznej odległości i uderzyła w tył pojazdu ciężarowego marki Mercedes typu śmieciarka, którym kierował 44-letni mężczyzna. Kobieta przewoziła ze sobą dwójkę dzieci w wieku 9 i 15 lat. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Pojazd zabezpieczono przez pomoc drogową. Czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Dzierżeniowie.